Walcer. Jak się pan czuje przed dzisiejszym koncertem? Bardzo dobrze, cieszę się, że wróciliśmy po 5 latach z powrotem na festiwal. Graliśmy na pierwszym inauguracyjnym i teraz mamy okazję na jubileuszowym, że Dinant, jako że przyjaźnie się i z Andrzejem Jerzykiem, i z Jankiem Chojnackim, to wiem, że ten festiwal z roku na rok rośnie w siłę i cieszy się ogromną popularnością. No, niewątpliwie. I to naprawdę jeszcze większa radość móc to zweryfikować samemu. Mhm. Czyli drugi pan jest tutaj, jeśli chodzi o śpiewanie, tak, zawodowo. A czy turystycznie zdarza się panu przyjeżdżać na Suwalszczyznę? Jakieś parę dobrych lat temu, tak. Był taki moment. Jak było się mniej zapracowanym pewnie. Ale no patrząc z naszych stron, czyli z okolic Śląska, to jest to najdalej możliwie wysunięty punkt Polski. A to takie atrakcyjne. Przeciwległy i atrakcyjne oczywiście tak, ale no co za tym idzie, dojazd tutaj też zabiera cały dzień, więc nie jest to takie proste. Mhm. Czy jeszcze nie zwiedzał pan miasta? Nie był pan na mieście? Parę razy miałem okazję być i 5 lat temu, i trochę wcześniej też zdarzało mi się być w Suwałkach, więc mniej więcej znam Suwałki. Mhm. A proszę mi powiedzieć, bo nasz festiwal, 3-dniowy festiwal bluesa w Suwałkach, jest znany nie tylko w Polsce, ale i no wiadomo za granicą. Jak pan myśli, co świadczy o tym, o atrakcyjności, o tym, że jest tak znany, popularny i jest tak ciepło przyjmowany przez gości, przez turystów? Czy tylko zawartość muzyczna, czyli oferta piosenkarzy i występujących zespołów, czy coś więcej? Na pewno coś więcej, bo wiele festiwali z dużo, za przeproszeniem, przystępniejszą muzyką. Mówię to oczywiście z przekorą, bo uważam, że blues jest najbardziej przystępną muzyką na świecie. Ale patrząc po tym, co zazwyczaj media nam serwują, to wiele festiwali z taką muzyką, powiedzmy, dużo bardziej popularną, obecnie nie jest w stanie się tak przebić jak Suwałki, czyli świadczy to nie tylko o poziomie muzycznym samego festiwalu, ale też i o wyśmienitej organizacji, o PR-ze. Bo to też niestety jest bardzo istotne, żeby ktoś wiele razy powtórzył coś w dobrym radio, w dobrej telewizji i ściągnął ludzi. A przede wszystkim z roku na rok są tutaj zapraszani ciekawi ludzie i myślę, że to też przez te parę lat zostało dostrzeżone przez osoby, które interesują się tym festiwalem. A teraz takie pytanie co do dżemu, bo jest pan wokalistą dżemu, więc z mojego punktu widzenia już sam tytuł bycia wokalistą no, jakby świadczy o tym, że można czuć się spełnionym zawodowo. A pan jednak nie odbiega od kariery solowej i mam pytanie, z czego to wynika? Czy to jest, wynika to z zapotrzebowania na jeszcze większy sukces? Jak to jest panu przypadku? To wynika przede wszystkim z tego, że ja jestem muzycznie troszeczkę szerzej ukierunkowany i byłem po prostu szerzej ukierunkowany już dużo wcześniej. Oczywiście na dżemie się wychowałem, ale również słuchałem muzyki klasycznej. Przepraszam, miałem do czynienia z muzyką punkową, metalową. Także pisałem przed dżemem muzykę do spektakli teatralnych. Także nie tylko stricte bluesem się zajmowałem w życiu i trochę mi po prostu więcej rzeczy gra pod czaszką i czasami te rzeczy po prostu trzeba w jakiś sposób
udrożnić, tak? Czyli wynika to z chęci rozwijania się w różnych kierunkach, tak? Tak, zwyczajnie z zainteresowania muzyką szeroko pojętą, tak? Więc jeżeli mam możliwość napisać muzykę do spektaklu, to nie odmawiam, tak samo jak jestem zapraszany do różnych ciekawych projektów, które zdecydowanie nie mają z bluesem nic wspólnego, to też z tego korzystam, bo dla mnie to jest jakaś inspirująca ciekawostka, która też na pewno w jakiś sposób mnie rozwija. Czyli co wniósł zespół Jam w pańskie życie? No Jam przede wszystkim to jest niesamowita radość z grania takiej muzyki, która ogólnie, którą można ogólnie określić jako jam session, tak? Czyli bardzo swobodny sposób interpretacji, oczywiście w granicach bluesowych, tak, schematów, ale no to zawsze była przewodnia muzyka, tak? Ja nie twierdzę, że zajmuję się w równym stopniu każdym gatunkiem muzycznym. Zespół Jam daje mi możliwość realizowania się w tym moim najważniejszym nurcie muzycznym, tak? Ale jeszcze oprócz tego to, co robię na przykład solowo, to są rzeczy, które mają zabarwienie bluesowe, ale już troszeczkę bardziej są poprockowe. To, co dodatkowo mnie od 12 lat zajmuje, to występowanie w Teatrze Rozrywki w spektaklu Jesus Christ Superstar. To jest muzyka musicalowa, ale bardzo mocno osadzona w takim hipisowskim graniu, dobrze osadzonym w tych latach 70., bo wtedy właśnie spektakl powstawał. I to jest rzecz właściwie, muszę powiedzieć, że równorzędna z tym co robię z Jamem pod względem jakości dla mnie. Tak. To jest coś fenomenalnego, to co Rice z Weberem napisali w tej rock-operze, bo tak trzeba właściwie nazwać ten musical. I to jest rzecz, którą mam nadzieję będę miał możliwość grać do końca życia. Chociaż pewnie nie w roli Jezusa, ale być może kiedyś będę mógł być Piłatem albo Kajfaszem. A co pan wniósł w życie Jamu, pana zdaniem? No bo myślę, że więcej koncertów na pewno pojawia się, tak? Więcej koncertów to jest nasza wspólna praca, że... Czyli to nie wynika z pana inicjatywy tylko i wyłącznie? Nie, to wynika przede wszystkim z zapotrzebowania rynku. Od momentu, kiedy zespół stał się stabilny muzycznie, i zaczął wydawać płyty, których single zaczęły docierać do pierwszych miejsc list przebojów, to się przełożyło na ilość koncertów, tak? I popularność zespołu, czyli myślę, że po prostu dałem zespołowi pewną stabilizację, tak? Czyli taką pewność, że jest dobrze, że koncerty są w miarę równe, że zawsze zachowujemy jakiś fajny poziom. A proszę mi powiedzieć, jaki stosunek mają członkowie zespołu Jam do pana solowej kariery? Czy mają jakieś pretensje, są zazdrośni, czy rozmowy są w ogóle na ten temat prowadzone? Nie ma za bardzo rozmów na ten temat, ani też z drugiej strony wiedzą, że jestem młodym, niewyżytym człowiekiem, który spragniony troszkę więcej
jak gdyby potrzebuje działać. Podejrzewam, że oni w moim wieku robili dokładnie to samo, czyli grali mnóstwo koncertów, mieli głowę pełną pomysłów i właściwie pojechaliby na drugi koniec świata, żeby zagrać z kimś ciekawym koncert albo nagrać płytę. Więc podejrzewam, że oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ja jestem w tym momencie na tym etapie. A czy członkowie zespołu Jam przychodzą na pana koncerty z zespołem Niebo i odwrotnie? Tak, czy oczywiście. Ostatnio moi koledzy, bo są to Tarnowianie i Krakowianie, ostatnio moi koledzy byli na koncercie Jamu akustycznym 2 miesiące temu, a z kolei w styczniu, w lutym, bo wtedy właśnie robię trasy solowe, w tym roku było kilka osób z zespołu na koncercie, bo mam na myśli nie tylko sam zespół w sensie muzyków, ale również menadżera i obsługę techniczną naszych wspaniałych technicznych. To zarówno w tym roku, jak i w zeszłym roku cały zespół był na koncercie. Z ciekawością oglądał i... A jak się pan wtedy czuje? I gratulował. No tak fajnie, no oni wiedzą, jednoczą się, tak? Dwie grupy jakby. Oni wiedzą, że dla mnie priorytetem jest Jam i tutaj jak gdyby to nie podlega kwestii i... No nie muszą się... Aha, czyli pan sam jest świadomy tego, że na przykład gdyby pojawiła się taka możliwość, nie wiem czym możliwa, że musiałby pan wybrać między Jamem a Niebem, to wybrałby pan Jam, tak? To jest priorytet. To znaczy inaczej, ja z założenia gram w zespole Jam, a w wolnych chwilach zajmuję się swoimi dodatkowymi zajęciami, między innymi oprócz teatrów i innych rzeczy, między innymi swoją solową płytą. I te terminy zwyczajnie wcześniej konsultuję. Najczęściej nie jest to w przeciągu roku, bo wiadomo, że różnie może się zdarzyć, mogą wpaść koncerty jamowe, a nie chcę doprowadzać do takich sytuacji, że gdzieś mógłbym zagrać z Niebem, a gram z Jamem albo odwrotnie, tak? W związku z tym tych koncertów w tym momencie solowych nie ma. One się pojawiają wtedy, kiedy Jam na pewno nie gra, czyli właśnie wtedy, kiedy są ferie zimowe w województwie śląskim i dolnośląskim. Jest to cały miesiąc na to, żeby zagrać naprawdę fajną trasę. Czyli nie kolidują dwa projekty ze sobą? Nie, absolutnie. Tak samo Teatr Rozrywki w Chorzowie na bieżąco konsultuję z naszym menadżerem kalendarz i nie zajmuję weekendów, tylko od wtorku do czwartku rezerwuję sobie terminy na spektakle Jesus Christ Superstar. A z kolei Leszek, jak już ma podane terminy od teatru, to z kolei nie, już jak gdyby nie rezerwuje tam koncertów jamowych, bo wie, że teatr już sobie zarezerwował. Także to wszystko jest bardzo mądrze połapane i tutaj nie ma żadnego konfliktu. A czy uczestnictwo w jamie, bycie wokalistą tego zespołu, to był jeszcze przed ponad dekadą, bo pan już tyle czasu, ponad 10 lat śpiewa w tym zespole. Czy to był pana cel, marzenie, żeby w nim wystąpić? Czy to wydawało się osiągalne? Czy ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby śpiewać w zespole Jam. Konkretnie, tak? Natomiast miałem takie marzenie, żeby kiedyś coś razem z Ryśkiem zaśpiewać. To poniekąd jest to śpiewanie w jamie, ale nie do końca, bo chodziło mi bardziej o to, żeby Ryśkowi drugi głos jakiś dołożyć w którymś z utworów. Ponieważ przyjaźniliśmy się już od dłuższego czasu, zanim jeszcze przystąpiłem do zespołu, to tak naprawdę miałem trudny orzech do zgryzienia, bo sam do końca nie wiedziałem, no byłem zaskoczony tą propozycją. Wydawało mi się, że sytuacja w jamie jest w miarę stabilna. Tam był wokalista Jacek Dewódzki. Ja miałem swoją solową działalność.
Ale... Był taki zbieg okoliczności. Ja wierzę w takie przedziwne sytuacje życiowe, które po prostu dzieją się same. Tak? I to między innymi była taka sytuacja. Musiałem tylko 2 tygodnie to przemyśleć, podjąć decyzję i oto pojawiłem się w dżemie. Także tak miało być. Właśnie. I dziś gra pan w Suwałkach na Blues Festival. I proszę mi powiedzieć tylko jeszcze, jak taki zapracowany człowiek jak pan, bo udziela się pan i w teatrze, i tutaj, i w dżemie, i niebo, i jak pan spędza wolny czas? Czy pan ma w ogóle może wolny czas? Pędzę do domu. Z rodziną pewnie? Tak, wracam do dzieci, tak, dokładnie. A wyjeżdżają państwo gdzieś prywatnie? Udaje się czasami. Właśnie po Suwałkach jedziemy do Węgorzewa, po Węgorzewie gramy w Sopocie i z tegoż Sopotu wcześniej rano mam samolot do Wrocławia i już z Wrocławia całą rodziną wyjeżdżam na parę dni do lasu odpocząć. I jesienią, czy bo latem dużo koncertów zapewne jest, więc wielu wokalistów właśnie chyba tak marzy, dopiero na jesień organizuje sobie wyjazdy. Ja niestety nie mogę, bo dzieci do szkoły chodzą. A, no właśnie też jest problem, no ale może w Suwałkach pan trochę odpocznie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze udanego festiwalu. Do zobaczenia.